Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dziś, w 50. dniu od zmartwychwstania, świętujemy Dzień Zesłania Ducha Świętego. Jest to równocześnie Dzień Narodzin Kościoła, Dzień Wielkiej Radości, Dzień, który stał się początkiem misji uczniów Chrystusa. Kościół powstał dlatego, że Jezus, nasz Pan i Mesjasz, posłał na świat od Ojca Ducha Świętego, Parakleta, czyli Pocieszyciela i Obrońcę. To właśnie On, Duch Święty, kieruje wspólnotą Kościoła. On, Duch Chrystusa, doprowadza do końca dzieło zapoczątkowane przez Jezusa. Duch Boży jest darem Boga dla swojego Kościoła, darem darmo otrzymanym, który w Kościele i w świecie ma do spełnienia ważną misję. On was wszystkiego nauczy. Duch jest zatem nauczycielem, tym, który pomaga zdobyć poznanie prawdy. Duch wzbudza wiarę i obdarza odwagą w jej wyznawaniu. Duch Święty jest mocą wyznawców Chrystusa. Dzięki Niemu dajemy świadectwo prawdzie. Z Jego natchnienia się modlimy, a dzięki Jego światłu coraz lepiej rozumiemy Słowo Boże. Duch Boży jest jak powietrze, chociaż niewidoczny gołym okiem, jednak konieczny do życia. On sprawia, że cały organizm Kościoła jest dotleniony i każdy z członków może spełniać swoje zadanie. Prośmy dziś szczególnie o dar Ducha Świętego, aby nas nieustannie odnawiał, oczyszczał i uświęcał. Niech Duch Święty doprowadzi do końca to dobre dzieło, które zapoczątkował w nas na Chrzcie Świętym, abyśmy się okazali świętymi pośród świętych w Jego Królestwie.